spadła mi końcówka drążka kierowniczego, jak widzicie. Mamy problem z kupieniem winiety. I kolejne niedźwiadki. Cześć! W Rumunii kupiliśmy już internet i powiem wam szczerze, że mózg się lasuje. Taką pamiąteczkę... Jest co podziwiać, muszę powiedzieć. Koreczek. Nie. Koreczek do tunelu. Cześć, witajcie z państwa, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. Witajcie z Rumunii. Jednak zanim tu dojechaliśmy, nie obyło się bez przygód. Sami zobaczcie. Taka sytuacja, słuchajcie, jesteśmy w Bułgarii. Padła mi końcówka drążka kierowniczego. Jak widzicie, czekamy na część teraz. Wymieniami już tak łomotało, że musiałem przyjechać tu do warsztatu. Bardzo miły pan, 9 lat mieszkał w Anglii, także rozmawiamy po angielsku. Także czekamy na część, 5 minut i robota będzie zrobiona. Niestety nie mogę ustawić zbieżności tu w warsztacie, więc jeżeli będę widział, że mocno mnie ściąga, to gdzieś po drodze będę musiał znaleźć taki warsztat. Na razie muszę iść wypłacić pieniądze z bankomatu. 70 lew kosztuje wymiana końcówki drążka kierowniczego już z robocizną. 46 lew kosztuje końcówka i 30 za robotę. Także wydaje mi się, że to bardzo dobra cena, a ja idę teraz po cash, czyli po pieniążki. Robota zrobiona, jesteśmy gotowi do drogi. Odkryliśmy jeszcze jedną rzecz. Mechanicy, którzy nam wymieniali łożyska, podejrzewam, że ten młody właśnie mechanik, ten rudy właśnie, co tam się dziwiliście, że rudy Turek, źle po prostu skręcił nam wahacz, nie na tych samych miejscach go ustawił i dlatego mi ściachało oponę. Poprawiliśmy to właśnie z tym chłopakiem tutaj właśnie w Bułgarii i jedziemy na granicę z Rumunią. Mogę w 100% polecić tutaj tego chłopaka w tym zakładzie. Może jak będzie ktoś miał problemy, to warto tu zajechać z autem. Nie jest drogo, także jest ok. My już na granicy. Mamy problem z kupieniem winiety na Rumunię przez internet. Nie wiemy, co się dzieje. Trzeba mieć winietę, poruszając się po wszystkich drogach. Tak jest. No ale cóż, no już jesteśmy na granicy. Ja myślałem, że tutaj tak, wiecie, nie będzie kolejek ani nic, sobie przejedziemy, a tu jednak... Jest kolejka. Jest kolejka. Żeby przejechać tym pięknym mostem nad Dunajem, trzeba zapłacić 6 euro od busa. No i jedziemy. Oto i piękny Dunaj. Słuchajcie, a my za chwilkę będziemy w państwie, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. Rumunia. Jeszcze tylko przeprawa przez granicę z Rumunią. Jakaś tu odprawa i jedziemy dalej. Po przekroczeniu granicy kupiliśmy winietę na stacji benzynowej. Niestety nie udało się przez internet. Coś tam ta strona była jakaś zawieszona, zawieszała się. Zamotana. Są takie punkty, kantory od razu po przekroczeniu granicy, ale tam można płacić tylko gotówką. Ale na pierwszej stacji benzynowej kupiliśmy, można było zapłacić kartą. Tak, bez żadnych prowizji, bez niczego, 50 zł, a na polskich stronach internetowych 90 zł za 10 dni. Tak, tak, a tu 57 lei. Lei, tak. Czyli tak jak na tej rumuńskiej stronie, 50 zł, tak jak pan powiedział. Także lecimy dalej. To jesteśmy w Rumunii! Yes! Nowe państwo, nowa przygoda. I tak oto po tych wszystkich przygodach trafiliśmy do naszej pierwszej miejscowości w Rumunii. Jest to Pitesti. No i oto nasza pierwsza rumuńska miejscóweczka. Znalazłem ją na Google Maps Satellite i słuchajcie, przespaliśmy tu jedną noc. Było cicho i spokojnie w miarę. O 4 rano nas tutaj parę osób obudziło, brali stąd samochody. Ja nie wiem w ogóle, co one tutaj robią. Ponieważ niektóre z nich to wygląda na to, że stoją już od bardzo dawna, jak na przykład to auto, wypłowiałe przez słońce, zarośnięte. No o tym Peugeocie to już nawet nie wspomnę. No tak, także taka nasza pierwsza rumuńska miejscówka. Ale dlaczego zaczynamy właśnie z tego miasta? Zaraz wam o wszystkim opowiemy. W Rumunii kupiliśmy już internet i powiem wam szczerze, że jestem bardzo zaskoczona, bo jest to najtańszy internet chyba w ogóle w
we wszystkich państw, w których byliśmy. Za 5 euro mamy 150 giga internetu, plus tam, nie wiem, jeszcze ileś tysięcy minut, SMS-ów, chyba 300 minut jest międzynarodowych, także można dzwonić do Polski i tak dalej, do Anglii, wszędzie. Monika nie pamięta, ale ja pamiętam. 300 minut do Polski i 3000 minut do niektórych państw w Europie. Tam jest chyba Hiszpania, Mołdawia, Słowacja i jeszcze jakieś tam, i chyba Wielka Brytania. No ale to jest po prostu niesamowite. Za 5 euro, słuchajcie, nie dawaliśmy żadnego paszportu, żadnych dokumentów. Po prostu 5 euro, wzięliśmy kartę i sprawa załatwiona. To jest Vodafone. Tak, Vodafone, no. Mania, co cię tam znowu pogryzło? Komary, po prostu jest w Rumunii bardzo dużo komarów. Wcześniej zajechaliśmy na taką miejscówkę nad rzekę, bo płynie tu rzeka, ale tam by nas zjadły żywcem, więc dlatego wylądowaliśmy między innymi tutaj. Odgrzewam obiadek, mam jakiegoś kurczaka z taką kaszą bulgur zmieszaną z takimi drobnymi makaronikami, to jeszcze jest turecka, bardzo dobra. No co, jakaś sałata do tego, jemy i lecimy na trasę transfugarską. Tym sposobem Monika wam zdradziła, dlaczego zaczynamy od tej miejscowości, ponieważ właśnie stąd mamy rzut beretem do wioski Bascow, skąd zaczyna się trasa transfugarska. Trasa 7C, jedziemy na północ. Jestem bardzo podekscytowany i mam nadzieję, że trasa spełni nasze oczekiwania. Nie wiem jak ty, Monika. Może znowu spotkamy niedźwiedzie. Może. Tak jak w wulkanie Nemrut. No niedźwiedzie, niedźwiedziami. A kto nie widział w Turcji niedźwiedzi, to tu gdzieś się filmek pojawi. Dobra, Monika, jemy i jedziemy. Mhm. Ruszamy na trasę. Słuchajcie, mamy stąd jakieś, nie wiem, 10 minut i jedną rzecz trzeba zrobić przed wjazdem. Trzeba zatankować auto, ponieważ na trasie w górach nie ma ani jednej stacji benzynowej, tak słyszeliśmy, także my mamy auto zatankowane i ruszamy na trasę 7C. No niestety deszczyk pokrzyżował nam trochę plany, zachmurzyło się, lunął deszcz, już trochę przechodzi, ale zrobiło się późno. Czekaliśmy, żeby przestało padać, no ale się nie możemy doczekać. No i zaraz już będzie robił się wieczór, no. Więc zatrzymaliśmy się, znaczy zjechaliśmy do jakiejś wioski. Tak, i tak w sumie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo trochę zobaczyliśmy, jak tutaj w głębi lasu od tej trasy można sobie wjechać i w sumie fajne miejsce znaleźć. Zostajemy tutaj dzisiaj na noc i jutro będziemy kontynuowali dalszą podróż. Czasami dobrze, jak tak się troszeczkę plany pokrzyżują, bo można odwiedzić jakieś ciekawe miejsce. A to chyba jest ciekawe. Mamy piękne niebieskie niebo, słuchajcie, ruszamy dalej. Mamy po drodze źródełko, także tankujemy nasze zbiorniki i przy okazji sprawdzimy jakość wody tureckiej, źródlanej. Rumuńskiej. Za długo w Turcji byłem w tym roku. Można wręcz powiedzieć, że woda święcona, bo tu widzę spod krzyża prosto. Kto wie? Kto wie? Powinna być dobra. Że jakaś uzdrawiająca. Albo wiesz, jak napijesz się, to od razu krzyżyk, nie? Krzyżyk bye na bye. Drogę. No krzyżyk na drogę nam się przyda, bo jedziemy trudną trasą. Zajechaliśmy do cukierni i rzuciłam się na drożdżówy z serem, słuchajcie, jak zobaczyłam. Ale okazuje się, że ten ser jest, no ona już jest objedzona oczywiście przeze mnie. Ser jest słony. Bułka jest słodka, ale ser słony, ale jest bardzo dobra. Pani poleciła nam kościółek, żeby zobaczyć. Przyjechaliśmy tutaj, niedaleko w sumie był, ale jest zamknięty. Ale co zobaczyliśmy? Wszędzie są takie studnie na taki fajny mechanizm. Trzeba pokręcić. W dobrą stronę kręcę. O, leci! Leci, 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 leci! Dobra. Trafiliśmy chyba na prawidłowy kościółek tym razem, bo tamten to nie było to. Ten jest z XIII wieku, wybudowany przez władcę Wołoszczyzny Basaraba I. Podobno w środku są piękne freski.
Więc idziemy zobaczyć. Freski z XIII wieku, pięknie zachowane. Po prostu no, mózg się lasuje. To, co widzieliśmy gdzieś, nie wiem, w Turcji czy nawet w Grecji, to była taka namiastka, a tu po prostu jest... No, pięknie zachowane jest wszystko, niesamowicie. Patrzcie na ten sufit. Już wiem, dlaczego pomyliliśmy kościoły, bo kościół świętego Mikołaja ma podobne kamienie, takie wmurowane w elewację, jak ten poprzedni, w którym byliśmy. Zwiedzanie odbywa się za darmo, można wejść, pokontemplować trochę, posiedzieć sobie, bo jest tutaj bardzo ładny plac naokoło, jest cisza i spokój. Można kupić sobie pamiątki przy wyjściu. My się zaopatrzyliśmy w taką pamiąteczkę rumuńskie. Tak, no skoro wino. Miasto słynie z winiarni, odbywa się tu festiwal winny, tak? Tak, można to powiedzieć. Festiwal win, no. Festiwal win od dzisiaj, także no my kupiliśmy na pamiątkę winko z kościoła. No dobra, trzeba ruszyć w końcu na tą trasę, bo jak tak będziemy zwiedzać, to chyba nam się zejdzie tu z 2 miesiące. Chyba wszystkie niedźwiedzie z kurde pójdą spać. No, na zimę i ani jednego nie zobaczymy. Co chwilę przy drodze można kupić jakieś smakołyki, jabłka, śliwki, miody, palinki, bimberki. Wiśnióweczki, czereśnióweczki, wszystko. No i mamy pierwsze niedźwiadki. Słuchajcie. Zobaczcie, jakie słodziaki. No i kolejne niedźwiadki. Cześć, miśki. Ten to nam chyba chce do wana wskoczyć. No i mamy kolejnego misia. Misio, misio, gdzie ty biegniesz? Pierwszy odcinek trasy transfogarskiej po rumuńsku. Transfagarasan. Transfagarasan, czy coś takiego. Za nami zatrzymaliśmy się na tamie, która piętrzy tutaj tą wodę, tworząc jezioro Virdaru. Tama chyba jest o tej samej nazwie. Tak, o ile dobrze pamiętam, do jeziora tego wpływają 3 rzeki. Wzdłuż jednej z nich jechaliśmy z południa na północ. Agresz, jakoś tak to się nazywa. Droga spektakularna. Spotkaliśmy oczywiście już niedźwiedzie i to w kilku miejscach. Jakaś po prostu cała chmara wyszła na ulicę. Niedźwiedzie oczywiście bardzo trzeba uważać, bo wychodzą sobie nagle na ulicę, a ludzie jak to ludzie głupieją, zatrzymują się, samochody stają w poprzek. Tworzy się taki ogólny chaos, nie można też ich karmić, bo po prostu później są z nimi problemy, przychodzą do domostw ludzi tutaj mieszkających. No później takie niedźwiedzie, które schodzą do wiosek, pewnie są odstrzeliwane niestety, także nie karmy niedźwiedzi. No i trzeba cały czas jechać tu 40 na godzinę maksymalnie, wtedy można bezpiecznie wyhamować w razie takiej sytuacji, ale ogólnie jest pięknie. Jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale to na pewno już wiecie, że trasa transfugarska jest jedną z kultowych dróg w Rumunii. Zaraz po Transalpinie, też drugą najwyżej położoną, przecina góry Fogarskie z północy na południe. My zaczęliśmy na południu, na Wołoszczyźnie, z miasteczka Pitești i zamierzamy skończyć w Siedmiogrodzie. Ale jest tyle pięknych punktów, że pewnie będziemy się jeszcze nie raz tu zatrzymywać. Na pewno przenocujemy, chociaż ta ilość niedźwiedzi trochę nas przeraża. Przyjechaliśmy już na miejscówkę, robimy jedzenie, jakieś takie wrapy z serkiem i z łososiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jeść łososia przy tej ilości niedźwiedzi w okolicy. Mam nadzieję, że nie przyjdą tu jakieś. To Monika, sprężaj się! Zaraz pewnie poczują zapach tych podpiekanych wrapów, bo je tu trochę podgrzewa. A stoimy blisko ulicy niestety. No, nie ma tutaj takich miejsc, żeby gdzieś daleko wjechać w ląd bez 4x4.
były znaczy, tam jakieś no ogólnie drogi, tu skały, tu jezioro, więc w tym miejscu, no w tym to miejscu naprawdę akurat nie, to nie ma. Może no. Dalej będzie coś fajniejszego, tak. Ale my zostajemy zobaczymy. Tutaj. Tu nam się podobno podoba. W nocy jest cicho i spokojnie, ponieważ no wiadomo, że tą trasą zazwyczaj nikt nie jeździ w nocy. Kupiliśmy dwa miody i ten kosztował 20 lei. Jest to akacjowy miód, a ten jest wielokwiatowy i kosztował 15 lei. Kupiliśmy też sobie takie trunki. O. To jest... Bimberek czereśniowy. Tak. A ten jest z takich żółtych śliwek. Jest mocny, bo pani nam dawała do próbowania. Także tato, jak przyjedziemy do Polski, to pewnie popróbujemy sobie, jak smakują trunki rumuńskie. Smaruję białym serkiem. Do tego będzie sałata, ogórek i łosoś. Taki obiadek na szybko. Wabik na niedźwiedzie. Najwyżej będzie nowy kanał, misio w wanie. Na razie niedźwiedzi nie ma, także szybko jemy. Bardzo jest to smaczne. Słuchajcie, ogórek, sałata, łosoś, wrap, do tego czarne oliwki. Rewelacja. Monia, wymyśliłaś coś naprawdę super. Wreszcie coś się wyłania, bo do tej pory to po prostu jedziemy cały czas przez las. Pół trasy wjedzie przez ten piękny las. No ale cóż, to tylko las. Żadnych widoków. Mam nadzieję, że teraz coś się wyłoni. W końcu dojechaliśmy, w końcu nam się ta trasa transfogarska otworzyła. Wyjechaliśmy z tych lasów ciemnych. Przejechaliśmy, znaczy może jeszcze nie przejechaliśmy, ale na całej trasie jest 27 wiaduktów, 830 mostów. No mostków trochę przejechaliśmy. Tak. No i ciągnął się do tej pory las. Mamy nadzieję, że teraz w końcu będą już jakieś lepsze widoki. Trasa została zbudowana w latach 1970-1974 na polecenie Nicolae Ceaușescu. Dokładnie. Rumuńskiego dyktatora. Trasę zdecydował się wybudować, ponieważ bał się ofensywy Rosji. Chciał się szybko przemieszczać z północy na południe, no a tym wąskim przesmykiem, wiadomo, można się łatwo i bezpiecznie ruszyć z jednego miejsca w drugie. No i tak oto zlecił żołnierzom budowę tej 150-kilometrowej trasy, aczkolwiek wydaje nam się, że kilkadziesiąt kilometrów będzie takich widowiskowych, a resztę to się chyba będzie jechało w lesie. Mm-hmm. Na razie mamy takie wrażenie. Oficjalnie przy budowie trasy zginęło 40 żołnierzy, ale nieoficjalnie mówi się o kilkuset. Trasa jest taka dosyć wyboista w niektórych miejscach, łata na łacie i dziura w łacie. Niektóre odcinki są trochę odnowione. Ale ogólnie nie jedzie się tak źle. No zobaczymy, co będzie dalej. Jadąc od strony północnej zauważyliśmy, że jest dużo miejsc, gdzie można się zatrzymać i naprawdę miło spędzić czas, czego nie było tam w tym lesie. No tutaj jest naprawdę olbrzymia przestrzeń. Fajnie, podoba nam się. Naprawdę okolica zrobiła się fantastyczna. Trasę tą rozsławili na cały świat Jeremy Clarkson i dwóch jego kompanów z programu Top Gear, którzy w jednym z odcinków przejechali samochodami cały ten odcinek. No i trasa ta ujrzała światło dzienne, że tak powiem. Od tamtej pory bardzo dużo motocyklistów, ogólnie ludzi chce przejechać tym pięknym szlakiem. No, jest co podziwiać, muszę powiedzieć. W tych pięknych okolicznościach zrobiliśmy sobie przerwę na kawę, a teraz jedziemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie tej góry, czyli musimy przejechać przez tunel, najdłuższy w Rumunii. 834 metry dokładnie. Proszę bardzo, co się dzieje.
koreczek. Nie. Koreczek do tunelu. Zanim wjedziemy, będziemy musieli trochę odczekać. Co, Pawełku, powiesz na to? Ruchek na Marszałkowskiej. No, trochę mnie to denerwuje, no ale sezon. Wakacje. Wiemy, żeby w sezonie tu nie przyjeżdżać. Chyba na wiosnę będzie najlepiej. Wczesne lato. Trzeba jednak pamiętać, że trasa ta jest otwarta między majem, czerwcem, a październikiem, listopadem. W zależności od warunków atmosferycznych. Czasami już zamykają w październiku, a czasami w listopadzie. Także to trzeba brać pod uwagę, jak się wybieracie na wycieczkę do Rumunii. Jesteśmy już prawie w najwyższym punkcie trasy transfogarskiej. Mam tu 2030 metrów, a w sumie chyba najwyższy jest 2040. To pewnie będzie w tunelu, do którego nie możemy nadal wjechać. Zmieniamy nasze plany. Staliśmy przed tunelem jakieś 5 minut. Kolejka w ogóle się nie ruszała. Także no ja nie zamierzam teraz stać w tunelu pół godziny niewentylowanym w tych spalinach. Zawróciliśmy. Ja idę na szlak, Monika idzie odpocząć. Zostaniemy po tej stronie gór do jutra, a jutro pojedziemy na drugą stronę, nad jeziorko. Ja idę teraz na szlak pochodzić trochę po górach. Końcóweczka dała mi trochę w kosia, ale ogólnie nie jest źle. Miejsce, do którego chciałem dojść. Jest tam monument i jezioro, ale zapomniałem nazwy. Piękne miejsce. Pięknie oznaczone szlaki, po prostu nic, tylko wędrować, chodzić, rozbijać namioty i odpoczywać. Doświadczać tej natury. Przepięknie, naprawdę. Postanowiłem przejść jeszcze na drugą stronę przełęczy. Właśnie tu wyjedziemy samochodem nad tym jeziorem, ale to za chwilkę. Szczyt zdobyty, 2417 metrów, także teraz tylko nic, tylko iść w dół. O, ale tu jest pięknie. No, I'm okay, thank you, thanks a lot. Have a nice day, guys. Bardzo miła atmosfera na szlaku. No wiecie, cześć, dzień dobry, jak się macie? No, super jest, kurde, ale czad, no, widok jest po prostu nieziemski. Jestem pod wrażeniem. Ciekawe jak ta Monika, obiecałem jej, że na trzecią będę z powrotem, a już dochodzi w pół do trzeciej, także muszę spadać. To co się dzieje teraz, to jest po prostu niewyobrażalne. Korek do tunelu, jak widzicie z tej strony, tutaj go troszeczkę też widać, ale zobaczcie tam, cała ulica zawija, no ma kilka kilometrów podejrzewam. Naprawdę szok. Już prawie dochodzę do vana. Na pewno nie będziemy znowu próbowali tunelu przejechać. Podejrzewam, że zjedziemy gdzieś tam na dół, gdzie widzieliśmy osoby, które kempingują. Także gdzieś tam się dokleimy i jutro z samego rana przejedziemy przez tunel i pójdziemy nad jeziorko. A oto jaką miejscówkę udało nam się znaleźć na dzisiejszą noc. Stanęliśmy sobie, no niestety przy ulicy, ale słuchajcie, jest bardzo ładnie. Tu widzę jakiś koncert będziemy mieli. Chłopak idzie z gitarą. Może do niego dołączę, kto wie. Nie było sensu stać w tym korku, dlatego zostajemy tu na tej miejscówce. Jutro rano wystartujemy nad jezioro, a ja się wzięłam za ciasto. Już w sumie nawet je zrobiłam. Kruche ciasto ze śliwkami. Mamy śliwki, kupiliśmy od pani przy ulicy. Także no już się nie mogę doczekać. Weź nie nagrywaj tego. Monia, pochwal się widzą, bo ja jeszcze nie widziałem takiego placka śliwkowej. No śliwki mi się nie zatopiły. O Jezu, no ale trochę tam się podtopiły, no. Podpiekłam najpierw to ciasto przez 15 minut. Jakoś tak miałam w pamięci, że moja teściowa tak robi z szarlotką i wychodzi taka dobra krucha. I potem dopiero włożyłam śliwki, no i się nie zatopiły. Jednak szarlotka to nie jest śliwkowe. Tak mogą trochę spadać, ale nie, nie spadają. Nie spadają, jest pyszne, bo już tu już dziabnęliśmy. No już spróbowaliśmy, jest przepyszne, jest bardzo kruche. Fajnie, bo poleżało chwilę w lodówce, dlatego jest teraz takie... No, także kroję i herbatkę już mamy. Chillujemy. I chillujemy.
Wreszcie ruszamy dalej. Dzisiaj jest cicho i spokojnie, póki co. Nie ma korka, luźno na ulicy, także ruszamy przez tunel na drugą stronę. Proszę bardzo, sytuacja zgoła inna niż wczoraj. Pusto, godzina za 29, zero samochodów. Pięknie po prostu. Cudownie. O tak przez tunele to ja lubię jeździć. Parking. Ładny. Przyjeżdżając wcześniej rano uniknęliśmy nie tylko korka, ale też opłaty parkingowej, bo tu po drugiej stronie tunelu parkingi są płatne. Jest to 60 lei za dzień, czyli około 12 euro. My zaparkowaliśmy tu parę kroczków dalej. No jak widzicie, tutaj na poboczu ulicy było wolne miejsce. Nie ma tu zakazu, można parkować. Także idziemy zobaczyć, co tu w ogóle się dzieje, jak tutaj to wszystko wygląda wokół tego jeziora. Już prawie jesteśmy u celu. Fajny szlak, super oznaczony. Piękne jezioro się tu wyłoniło, a nasz cel to ten monument tam za jeziorkiem. Teraz idziemy sobie w dół, było ostro pod górę. No trzeba się będzie jeszcze wspiąć na powrocie tam. A Paweł gdzie był wczoraj? A Paweł wczoraj był tam, gdzieś na tym szczycie, gdzie nie powiewa chorągiewka. Mieliście okazję podziwiać to jeziorko z góry. Cudowne miejsce. Pięknie jest, słońce w końcu nam wyszło, bo tam szliśmy tak od zachodu i po prostu w cieniu cały czas i było dosyć chłodno. A tu już jest przepięknie. Szczyt zdobyty! Monument niestety skrywa smutną historię. Powstał w latach 1967-1968 na pamiątkę śmierci czterech alpinistów, którzy zginęli tu po zejściu lawiny. Miało to miejsce 7 lutego 1963 roku. Jednym z fundatorów był ojciec jednego ze zmarłych alpinistów. No na szlaku już jest bardzo dużo ludzi. My schodzimy na dół. Na dół się schodzi dużo lepiej. No, ja to tak bym polemizował na ten temat, bo nie, żartuję. Są bardzo obciążone, jak się idzie w dół. Jak widzicie, na dole dosyć spora infrastruktura. Są hotele, restauracje, można przenocować. Schroniska, tam są chyba 3 czy 4 schroniska. No są te parkingi, tak jak mówiliśmy. My teraz fajna tam... baza wypadowa właśnie tu na okoliczne szlaki. My już idziemy do vana teraz. No i jedziemy w dół. Tymi serpentynami. Kolejna część transfugarskiej trasy przed nami. Wow, piękna. Niestety te piękne serpentyny i widoki już mamy za sobą. Wjechaliśmy znowu w las. Jedziemy dalej trasą transfogarską. Po drodze mieliśmy bardzo spontaniczne spotkanie z naszymi widzami. Pozdrawiamy Pawła, Anię, Ewę, Majkę i Stasia. Fajnie było z wami pobyć, porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami. No my dalej kontynuujemy naszą podróż. Jeszcze nie wiemy, gdzie się zatrzymamy. Także będzie to niespodzianka i dla was, i dla nas. Muszę się skupić na drodze, bo tu w tym lesie to serpentyn a serpentyn. Zakrętasy, zawijasy. Na długich zjazdach takich jak ten trzeba pamiętać, żeby zjeżdżać na mniejszym biegu, powoli, hamować pulsacyjnie, nie trzymać nogi na hamulcu. Tylko lepiej raz, a ostrzej zahamować i dalej dać się samochodowi, że tak powiem, rozpędzać powoli, praktycznie bez gazu. Mój tata mi zawsze tłumaczył, na tym biegu, na którym wjeżdżasz pod górkę,
na tym biegu zjeżdżasz. No a widzieliśmy już trochę tu spalonych hamulców. No tak, czuć było na drodze. Po tym pełnym wrażeń dniu znaleźliśmy, wydaje mi się, spokojną miejscówkę na noc. Jesteśmy we wsi Nucet, niedaleko już Sybinu. Zjechaliśmy już z Transfogarskiej, no, która nam się bardzo podobała. Tak, troszeczkę taki mamy niedosyt, jeżeli chodzi o widoki. Za krótko tych widoków po prostu. Tak, na małym duży odcinku. Obszar jest zalesiony, ale i tak wydaje mi się, że warto przejechać od początku do końca tą drogę. I warto też odbić troszeczkę w takie właśnie przejście jakimiś szlakami, no bo w tych takich miejscach najbardziej znanych jest bardzo dużo ludzi. No ale nie ma się co dziwić. Są wakacje, są tłumy. Dokładnie. I jest pięknie. Każdy chce zobaczyć. Także słuchajcie, my na pewno w Rumunii zabawimy, zrelacjonujemy na pewno Wam jeszcze coś w następnym vlogu za tydzień, a dzisiaj będziemy się żegnać. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji, a komu się podoba nasza twórczość, no to zapraszamy na Patronite. Tak, i to wszystko. Trzymajcie się. Miłej niedzielki. Hej. Żeby nim przejechać, nie mam szans. Ta kupiona, nie mogliśmy kupić. Monika, winieta, no powiedz szybszy, bo ja mówię winietę. No to cichutko. Monika, nie pukaj tak mocno. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Czekaj. Mikrofony, raz, dwa, trzy. Dobra, przepraszam, muszę założyć okulary, bo będę mrużył oczka, będę wyglądał jak krecik z Dobranocki. Idziemy, 3, 4.